Witam Was w dosyć nietypowym rozpoczęciu Vlogmasa, aczkolwiek spadł śnieg, nie wiem czy u Was również jest, i chciałam zrobić pierwsze zapoznanie mojego hobbyhorsiaka ze śniegiem. On nigdy nie był na śniegu, tak właściwie to jest dosyć młodziutki. Uszyłam go całkiem niedawno, no i chciałam takie pierwsze wrażenie pokazać i co nieco może o nim opowiedzieć. U mnie jest dosyć dużo tego śniegu. No i wybaczcie też za taką perspektywę, no ale nie mam za bardzo jak inaczej nagrywać. Nie chcę roznosić tutaj statywu. No i postanowiłam wybrać się na takiego szybciutkiego stępa. Może uda mi się coś więcej, aczkolwiek nie wiem, no bo podłoże jest jakie jest. Tu widzicie mój stojaczek do przeszkód. Założona przeszkoda 90, której dzisiaj skakać na pewno nie będę. No i tak wygląda moja mini ujeżdżalnia. To jest taki kwadracik, łącznie tam sobie wyjeżdżam po skokach. No i mogę na niej robić różne figury, ale zazwyczaj mi się nie chce, więc dzisiaj sobie będę jeździć tak po prostu dookoła. Chyba po kwadracie. Może porobimy jakieś takie inne rzeczy, ale ogólnie jeżdżę na młodzieńce, ponieważ jest to ogierek trzylatkę. Trzylatka ma. No i jak widać, ma zaplecione takie koreczki. Po rozpuszczeniu grzywy mają taką całkiem dosyć długą. Wybaczcie za te odgłosy, aczkolwiek niestety nie mam na to wpływu. Jest Arabkiem, co mam nadzieję, że widać. Mam nadzieję. Ale nie czystej krwi, bo nie udało mi się znaleźć rodziców pełnej krwi arabskiej, więc jest taką luźną domieszką. No i ogólnie, tak jak wcześniej wspomniałam, trzylatka ma. Planuję go trenować pod skoki. Głównie pod skoki, ewentualnie jakieś krosy, wyjazdy w teren i tak dalej, ale przede wszystkim ma to być koń lekki, zwinny do skoków. Wiem, że Araby nie skaczą, ale umówmy się, to jest taki sport, w którym możemy sobie pozwolić na uproszczenie niektórych rzeczy. Tak się rozglądam, bo nie wiem za bardzo, gdzie mam jechać, ale spróbujemy sobie zaraz zakursować, mam nadzieję, jak już trochę wydeptam tą ścieżkę. No i szukam ogólnie imionka dla tego konika, ponieważ chwilowo jest bezimienny. Ale chciałabym, żeby to imię zaczynało się na literę B po mamusi. Więc tak by najlepiej było. Możecie podsyłać swoje propozycje oczywiście w komentarzach. Na Instagramie pewnie też zadam jakieś tam pytanka. No i co jeszcze mogę o nim więcej powiedzieć? To ma kanterek robiony przeze mnie. Z drugiej strony tutaj ma regulację. Wodze takie zwykłe warkoczykowe z włóczki po prostu, żeby były w miarę lekkie, zakończone karabinczykiem oraz napierśnik anatomiczny miał być, ale nie wiem czy wyszedł. Z takim futerkiem, kanterek również ma futerko. Konik jest z Polaru, wypchany chwilowo różnymi takimi śmieciami typu folia bąbelkowa, ponieważ czekam na dostawę kulki silikonowej, tak żeby móc go profesjonalnie wypchać, ale już chciałam sobie na nim trochę pojeździć, więc tak sobie troszeczkę powolutku śmigamy, a mój rekord jeszcze z czasów, kiedy była trawa, to jest jakieś plus minus 100 centymetrów, tak myślę. A zaczniemy sobie teraz kursować, tylko wyjadę sobie na równą ścianę, żeby nie robić niepotrzebnych zakrętów. Ruszamy żwawym wstępem przez drąga. Ogólnie konik jest bardzo, bardzo ciekawski, więc jak widać nie miał problemu ze śniegiem. Boję się o resztę moich koników, ponieważ z nimi może być odrobinkę gorzej, ale je poznacie prawdopodobnie może jutro. O ile mi się uda wrócić wcześniej ze szkoły, to będzie to pewnie jutro. No i oczywiście, jeżeli śnieg nie stopnieje. A tutaj wam pokażę taki cudowny krajobraz. Nie, mega mi się podoba, więc i ten księżyc już widać.
Niestety te dni są coraz krótsze. Ja to nagrywam o godzinie 15 i już się zaczyna robić ciemno, więc jest naprawdę tragedia. Ale widzę, że ten konik jako takich problemów nie ma. Jedyne co, to się trochę ślizgamy, no bo wiadomo, śnieg jednak nie jest równy. Ale myślę, że na dzisiaj to by było na tyle z kłusu. Galopować nawet nie próbuję. Ale takie pierwsze wrażenie jest dosyć pozytywne. Przynajmniej mam nadzieję, że tak jest w odczuciu konika. No i jest on o dziwo spokojny. Spodziewałam się, że będą jakieś brykanie. Będzie jakieś brykanie i szarpanie się, ale jak widać jest całkiem spoko. No i teraz zapraszam Was do drugiej części filmu, którą nagram troszkę później. I będzie to przedstawienie moich dwóch pozostałych makiet. Więc dla Was to jest kilka sekund, a dla mnie kilka godzin, zanim to nagram. Więc no, przechodzimy dalej. A teraz druga część, w której przedstawię Wam moją makietę takiej stajni w skali LB oraz makietę w skali SM, również stajni. Zacznijmy od tego, że stajnia cała jest wykonana z wykałaczek oraz takich patyczków od lodów. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale chyba tak mogę to nazwać, takie o, po prostu patyczki. No jest po prostu tak posklejona patyczek po patyczku. Na spodzie mamy karton obłożony papierem kolorowym, a w boksach zwykłe sianko. Tutaj mamy boksik dla mamusi ze źrebakiem i on jest trochę większy. I mam tu rodzinkę chyba Haffingerków. Tutaj również jest taki sam boks dla mamusi razem ze źrebakiem. I tutaj w boksie mamy takie wiadereczko na wodę, a tam jeszcze są takie marchewki. Tak, mam mówić marchewki, jabłka przecież. Tutaj również mam większy boks i również jest tu klacz ze źrebakiem, również z wiaderkiem. I tu mamy marcheweczki i sianko. Tutaj mamy moją perełkę. Konik z 1980 roku. Chyba z 98, tak. No i on sobie tutaj stoi. Tutaj mamy Drastic Customa Fjordia z kolekty. Razem z takim halterkiem, który jest śliczny. Niestety nie ja go robiłam, dostałam go, ale jest po prostu cudowny i dalej go kocham. Tutaj mi wisi czapraczek i nauszniki. Tutaj są jakieś takie wieszaki, żebym sobie mogła wieszać jakiś sprzęt. Aczkolwiek odkąd dostałam ze Schleichhatte, to ich raczej nie używam. W boksie obok tatusia jest mamcia ze źrebakiem. Niestety źrebak z kolekta mamcia ze Schleicha, ale niedługo postaram się to naprawić. Tutaj Łebek wystawia jeden z moich ulubionych koników, czyli oczywiście Arabek. Jest to ten starszy Arab ze Schleicha. Wygląda tak. I ma na sobie taki tęczowy kantarek. Boksik dalej. Również mamy ogierka Arabka. Jak coś, to są kabelki od kuleczek, więc nie wnikać. Również jest to ogierek Arabek, tylko on jest już nowszy. Również ze Schleicha i ma taką troszkę za małą prezenterkę na siebie, ale mam nadzieję, że nikt nie zauważył. No i ostatni boksik. I jest tu konik z kolekty. Przepraszam, ale nie umiem wymówić jego rasy, więc jak chcecie, to tutaj macie, o, w ten sposób zbliżenie na brzuch. Nie w ten sposób, w ten. I sobie po prostu przeczytajcie. Również on ma kantarek. Taki, chyba nie widać, ale z białym podszyciem. Taki oregulowany. I on również stoi w boksie, tym razem chyba w takim jednym z mniejszych, no bo to w końcu taki kucyk.
Tutaj mamy kotka, który siedzi na belce siana. Tutaj mamy skrzyneczkę z jakimś siankiem i pucharkiem. Tak, o sobie po prostu siedzi pucharek. Dalej, przed stajnią mamy padok. Taki mini padok oczywiście, bo znowu mi fajnie pasowało pod półkę. Znowu bym się nie zmieściła, więc zrobiłam po prostu taki malutki. A tutaj mamy szczotki, pudełko ze szczotami, kot, który się myje oraz piesek. Tutaj wisi jakieś takie ogłowie. To jest chyba takie zwykłe po prostu wszechstronne ogłowie ze Schleicha. Tutaj mamy zestawik czarno-biały, który kocham, aczkolwiek nie wiedziałam na jakiego konika go wcisnąć, więc chwilowo sobie stoi tak po prostu przed stajnią. Tutaj mamy jakiś uwiąz albo lążę. Tutaj tak samo uwiąz. Oraz arabka z Mojo przywiązanego i pan się zabiera za jego czyszczenie. Wiem, że będzie go prawdopodobnie musiał czyścić przez płotek, ale tak jak wspominałam, nie mam miejsca. Dzisiaj jest już piękna tabliczka. Mam nadzieję, że to będzie widać. Ja jeszcze to dopracuję, ale już sobie tam wisi na. Albo wisiała. Wisi na tym paliku. A tutaj już mamy przygotowania pod święta, czyli takie fajne naklejeczki w gwiazdki na drzwi. A tam w rogu siedzi sobie no name źrebaka. Chyba źrebak to jest. Podoba mi się, aczkolwiek wiem, że on nie jest elbiakiem. Ale jakoś tak mi się podoba, więc sobie tam siedzi. A nie mam pojęcia, gdzie go wcisnął, więc chwilowo jest tam. Źrebak Apalosa, chyba. Razem z klaczą, na której jest jeździec, w zestawie. Jejku, zapomniałam nazwy. W każdym razie widzicie, jak wygląda ten zestaw, więc na pewno wiecie, o jaki zestaw mi chodzi. Oraz ochraniacze. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się spodobały te ochraniacze ze Schleicha. Nie trzeba ich zapinać, tak jak zwykłych, ręcznie robionych. I postanowiłam, że je sobie tutaj zapnę. No i całkiem fajnie wyglądają. Przejdźmy teraz może już do drugiej stajni, która jest kilka półek niżej. Aczkolwiek będę chyba musiała ją wyciągnąć, ponieważ tam z tyłu praktycznie nic nie widać, więc poczekajcie chwilkę. Ja ją wyciągnę i wracamy. Stajnia już sobie siedzi na ziemi. Jeszcze wam tylko pokażę. Tutaj jest esemek. Oraz taki esemek, chyba to skoczki. A różnią się po prostu maściami. Jest to, tak mogła powiedzieć, mini konga. A tutaj mamy jednorożca, którego też zdejmę na potrzeby pokazania padoku. A więc mamy tutaj stajnię, która ma tak o po prostu zdejmowany dach. Ten dach się trzyma na takich słupkach, więc pozwólcie, że go sobie zdejmę. Będzie mi prościej omawiać. I tutaj jest stajnia dla koników krótszych, które się mieszczą w mniejszych boksach, czyli takich bardziej ujeżdżeniowych i w ogóle. A i są tutaj cztery boksy. Każdy boksik jest wyłożony siankiem, jakąś taką mieszanką sianka ze słomą. Bardziej to pewnie będzie słoma. A no jest zapinany na takie pętelki, które po prostu się zahacza o słupki. Jejku, teraz tego zapiąć nie mogę jedną ręką. O, udało się. I każdy boksik poszczególnie zamyka się w ten sposób. Oddzielone są po prostu takimi słupkami i belką. No i tak to w zasadzie wygląda. Dalej mogę pokazać padok, który jest wyłożony trawką, ale w rzeczywistości jest domek. Taki bardzo, bardzo krótki. No i ogrodzenie też w taki sposób wygląda. Słupki, mam nadzieję, że to będzie widać ładnie, są porośnięte chrobotkiem. Stwierdziłam, że on dosyć ładnie wygląda.
Więc dałam go tutaj dosyć sporo, ale wydaje mi się, że on jeszcze spoko wygląda. A tutaj jest taka bramka tęczowa, żeby było troszeczkę koloru, z taką furtką. I po prostu ona jest tak w ten sposób wkładana. Również te suszone kwiatuszki, które mogliście zobaczyć we wczorajszym filmie przy okazji ujeżdżalni. Droga wyłożona kamyczkami i takim delikatnym żwirkiem, bardzo, bardzo drobniutkim. A tutaj mamy trzy boksy. Wyglądają one tak z góry. Ten jest zdecydowanie większy, bo ten jest na jakąś klaczce z rybakiem, którą w przyszłości na pewno będę mieć, bo bardzo bym chciała, więc już po prostu zrobiłam. I również są zapinane w ten sam sposób. A chwilowo, że ten konik jest taki śliczny, piękny, długi i wierzgający, to on sobie tak po prostu stoi, dałam mu taki większy boks. No i jest fajnie. A tutaj mamy arabkę, tutaj konika wyścigowego. Nie mam pojęcia jakiej rasy. Ale on też jest cudowny i wydaje mi się, że w sumie to też może być arabek. Bo ma taki dziwny pysio, taki arabkowy, że tak powiem. Ale znając życie, to nie jest arab. A no i tutaj też dam troszkę mchu, robotka, żeby nie było zbyt nudno. Tutaj również. A tutaj wisi sobie kanterek na skoczka, który zrobiła Majka, którą serdecznie pozdrawiam. Zobaczcie, jakie to jest maleństwo. I on pasuje na tego i tego skoczka zarówno, bo to są te same modele. Tutaj mam przywiązany uwiąz, żeby już nie spadał. I on sobie tak siedzi. No i to w zasadzie by było na tyle. Ja sobie zamknę teraz tak o te stajenki. Pokażę jeszcze, jak one wyglądają, jeżeli są zamknięte. Niestety są one dosyć ciemne. Więc w przyszłości chciałabym zamontować po prostu pod dachem lampki, szczególnie na Boże Narodzenie. Na pewno tam będą się znajdować lampki jakieś kolorowe. I mam nadzieję, że będą mi to po prostu ładnie oświetlać. Tak jak mówiłam, to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście ten film do końca. Oczywiście piszcie w komentarzach propozycje dla imionka, dla hobby chorsiaka. I dajcie znać, jak się Wam moje stajnie podobają, która jest może ładniejsza. No i ja się z Wami żegnam. Prawdopodobnie do jutra. Cześć i pa, pa.